No to witam Państwa w tym pięknym dniu i z tymi pięknymi widokami. Pogoda mi się udała, naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj krótka opowieść o bardzo nowoczesnych technologiach w ginekologii, położnictwie tym razem bardziej to będzie tutaj dotyczyło. Mianowicie mam na myśli badania prenatalne płodów, dzieci. Prenatalne, jak sama nazwa wskazuje, to jest przed narodzeniem, czyli jeszcze dziecko znajduje się w macicy. Słuchajcie, w ostatnich latach technologie nieprawdopodobnie poszły do przodu. Jeszcze już nie mówię po moje początki pracy zawodowej, ale nawet później, dużo później, przez wiele lat właściwie były testy z krwi, tak? Były testy z krwi, oczywiście, pobierano kobiecie krew. Do tego dokładano jeszcze oceny ultrasonograficzne odpowiednich parametrów u płodu, u dziecka. I z jakimś tam błędem statystycznym, niestety, często dosyć dużym, można było odpowiedzieć, czy to dziecko będzie zdrowe, czy nie. W tej chwili mamy dalej badania prenatalne i nadal pobiera się krew kobiecie. Ale uwaga, proszę Państwa, występuje wielkie przekłamanie, dlatego że testy starej generacji są mylone z całkowicie nową generacją. Te, o których chciałem dwa słowa powiedzieć, to są takie, których bada się z krwi matki, pobranej krwi kobiety, przyszłej matki dziecka, bada się fragmenty DNA płodu. DNA, czyli materiału genetycznego, który okazuje się, że już około 7-8 tygodnia w krwioobiegu u kobiety się pojawia, u kobiety będącej w ciąży, a potem zanika po porodzie. Zresztą taka późna diagnostyka to już nas nie interesuje, coś tam, żeby analizować krótko przed porodem, no bo za chwilę będzie poród i tak będzie można wszystko przeanalizować. Natomiast to, że można to po 7 tygodniu ciąży już próbować robić, a w praktyce, uwaga, w praktyce oznaczamy to około 10-11 tygodnia ciąży. Wychodzi to po prostu jakościowo najlepiej. Więc słuchajcie, to jest przepaść w stosunku do tych testów starej generacji, gdzie, to też powtarzam, pobierano krew od kobiety, ale to były zupełnie inne badania. Tam nie badano materiału genetycznego płodu, tylko badano pewne, nazwijmy to, związki chemiczne, biochemiczne, hormony, tam różne takie sprawy. No i do tego mówię, ta ocena ultrasonograficzna, tak zwane testy potrójne, podwójne, potrójne, jak zwał. W każdym razie to było obarczone, jeszcze raz powtórzę, bardzo dużym błędem. Jak teraz w takim razie wygląda taki test nowoczesny? Na pewno potrzebna jest konsultacja specjalisty ginekologa położnika, który kobietę zbada, wytłumaczy jej, co można zbadać, jakie choroby. Bo uwaga, proszę Państwa, to, że można zbadać ponad w tej chwili 80 czy nawet 100 chorób genetycznych, o podłożu genetycznym, to wcale nie oznacza, że to wszystkie choroby świata się zdiagnozuje. Absolutnie nie. Z tego się trzeba zdawać sprawę. Ale czy warto? Tak, na pewno warto. Kiedy w takim razie powinno się pobrać tą krew? Na pewno u kobiet, gdzie było jakieś obciążenie genetyczne. Na pewno u kobiet po 35, niektórzy mówią, że po 40 roku życia to obciążenie genetyczne wzrastają. Niektórzy zalecają po ciążach, do których doszło po metodzie in vitro, czyli zapłodnieniu pozaustrojowym. Jest jeszcze, słuchajcie, parę wskazań, ale ja powiem tak naprawdę ogólnie. Ponieważ to jest badanie naprawdę bardzo mało intensywne, pobieramy, uwaga, około 10 ml krwi. No to może powiedzieć, że to jest dużo. Ja ufam, że być może za parę lat będziemy mieć technologię, że będzie pobierany 1 ml albo mniej. Natomiast obecnie to jest około 10 ml. To jest mała probóweczka w sumie. I w ciągu czasami kilku, a czasami kilkunastu dni mamy odpowiedź na bardzo wiele pytań. Przede wszystkim podstawowe zespoły chromosomalne, najbardziej powszechnie znany chyba zespół Downa, zespół Klinefeltera, także inne. Nie będę tu wymieniać, to zawsze możemy sobie tutaj wrócić do rozmowy szczegółowej, dokładnie na kartce rozpisać, co można zbadać w gabinecie, gdzie będzie
taka czyjaś decyzja. No w każdym razie kilkanaście dni i jest odpowiedź na bardzo wiele pytań, nie mówiąc o jednej odpowiedzi, która oczywiście jest z jedną z najprostszych badań, proszę Państwa, genetycznych, czyli oznaczenie płci dziecka. Ja chciałem powiedzieć, że nie występuje technologia, która by szybciej pozwoliła, przepraszam, jeszcze możemy mówić o technologiach inwazyjnych, takie, które kiedyś stosowano, ale to nie teraz w tym filmiku, nie w tym materiale. Nie mówimy o inwazyjnych, gdzie trzeba było gdzieś tam okolice bezpośrednie płodu się dostać, nazwijmy to, żeby, co było obarczone, słuchajcie, jakimś tam ryzykiem też polonin. Także inwazyjne badanie. Także to są słuchajcie, sprawy no naprawdę nieporównywalne. Ja bardzo gorąco polecam każdemu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet młodsza kobieta, zdrowa kobieta, chcąc poznać, no mówię, choćby tą płeć tego dziecka, ale również zbadać je w kierunku różnych wad genetycznych, żeby to sobie zrobiła nawet, powiedzmy, 20-latka. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jest to fajne i ciekawe. A nie dokończyłem jeszcze myśli, właśnie. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że jeżeli chodzi o płeć, to uważajcie, w ocenie ultrasonograficznej, to ja przypominam, czy też po prostu informuję, że płeć oceniamy na podstawie wyglądu narządów płciowych zewnętrznych. Czyli no, musi to prącie chłopca gdzieś tam urosnąć, być wykształcone. Jądra fajnie jakby zeszły do worka mosznowego, bo wtedy, mając taki obraz, mamy gdzieś tam jakąś tam pewność, że to chłopiec. Z kolei brak tego obrazu, jak najbardziej dziewczynka, widoczne wargi schronowe. No i proszę Państwa, no to tam są jacyś mistrzowie, co potrafią to szybciej niż ja zobaczyć, ale ja tak przed 18-20 tygodniem, to ja osobiście to się nie podejmuję, a nawet szczerze mówiąc, wolę, jak jest przekroczony 20 tydzień ciąży, żeby ocenić ultrasonograficznie, zaznaczam, płeć. No chyba, że tak, mam tam takiego przyjaciela mam, nawet jednego, co od dzieciństwa się znamy i to żeśmy razem łeb, najpierw trenowali pływanie, a potem żeśmy poszli razem na medycynę, no żeśmy ją skończyli, wybraliśmy oboje tą samą specjalizację. To facet nazywa się Piotr Dowicz, pozdrawiam go, jakby to oglądał, i ten Piotruś to on tam gdzieś lata temu, nie wiem, 20 lat temu już, czy jeszcze więcej, usiadł, jak to się mówi, jak wziął i usiadł w takiej poradni patologii płodu, to tak tam siedzi chyba do dzisiaj. I no to słuchajcie, jak ten chłop od rana do popołudnia, ale często jeszcze popołudniami do wieczora, gdzieś tam siedzi przy ultrasonografie i non-stop ocenia wady płodów, no to wiecie, jakie on ma doświadczenie. Że nawet jak ja bym robił codziennie przez godzinę oceniał płody, co no wiadomo, że to tyle tego nie robisz. To bo jeszcze cała inna praca, cała jeszcze ginekologia, całe położnictwo, sala porodowa i tak dalej. No to taki specjalista to jest w ogóle, to jest coś nieporównywalnego. Także przy okazji polecam to, tak, nie żebym ja sobie tylko tutaj jakąś reklamę osobistą robił, ale to bardzo chętnie będę opowiadał też o wybitnych specjalistach w swojej dziedzinie. Zadawajcie pytania, zapraszam i tak, coś czuję, że jeszcze do tego materiału będzie trzeba coś dograć, bo to jest bardzo ciekawe dla wielu z Was. To wiem, bo to słyszę regularnie w gabinecie. Ja życzę wszystkim miłego i pięknego, takiego pięknego dnia, jakie mnie dzisiaj spotkało. Trzymajcie się.